I rozpoczęliśmy drugą rundę pojedynku, kategoria 48 kg. Te tamtamy mobilizują do boju, ale całą publiczność, sporo młodzieży uczy się kibicować. To do was należy przyszłość Krajowej Ligi Zapaśniczej. Te małe pociechy, jak już wcześniej wspominałem, niby w żarcie, ale jestem pewien, że w roku 2026 ci młodzi, którzy tutaj siedzą, dopingują swoich kolegów, będą reprezentować barwy. Kto wie, czy nie umieć twarzec w rozgrywkach KLZ. Tego wam życzymy i ja ściskam kciuki, aby widzieć was na macie Krajowej Ligi Zapaśniczej. A przed szansą Iwona Matkowska. Teraz przyda się doping na pewno. Dominika Szynkowska broni parter. Wybronione brawo dla reprezentantki AKS Białobard. Publiczność twarzędów nasi na zapasach jest obiektywna. Nagradzamy zawodników, gości za udane akcje. Wspólnie możemy obserwować piękno sportu zapaśniczego, ambicje, wolę walki, hart ducha. No i niesamowitą wręcz sprawność fizyczną zapaśniczek. Kategoria 48 kg. Dominika Szynkowska, AKS Białogard, przed szansą zdobycia swoich pierwszych punktów. Doświadczenie Iwony Matkowskiej. Jednak niesamowite, wielkie. Ostatnia minuta tego pojedynku, pojedynego otwarcia meczu AKS Białogard, WKS Grunwald Poznań. Krajowa Liga Zapaśnicza, dzisiaj twarzec. Ja was gorąco pozdrawiam. Pozdrawiajcie zawodników, trenerów, ekipy. Doping jest niezbędny. Chcemy, byście żyli tym meczem. 30 sekund jest pełna. Do końca walczą, nie odpuszczają. Każdy punkt jest ważny. Kto wie, czy nie będzie decydował o końcowej tabeli rozgrywek. Nie odpuszczają. 5 sekund. 6-0. Iwona Matkowska. A publiczność już teraz nagradza obie zawodniczki. Wielkimi brawami. Aplauz publiczności. Tak się bawi twarze, tak się bawi Wielkopolska i brawo Iwona Matkowska. WKS Grunwald Poznań obejmuje prowadzenie pojedynku. A przed nami zmagania w kategorii wagowej do 57 kg. Ty wolny.